Mariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Gra rozpoczęta. Mam nadzieję na emocje. Borysiuk. Sebastian Mila teraz. Po tym zagraniu gra będzie wznowiona przez bramkarza. I Mila. Wiśniewski. Jest szansa i będą rozpoczynali rzut rożnego. Oddał strzał głową. Szkoda, minimalnie nad bramką. Bramkarz widać odetchnął po tej sytuacji. Teraz Mila. Znakomicie w tempo. Szaleńczy atakuje obrońca. No, piłka opuściła boisko. Będziemy mieli rzut rożny. No, tym strzałem głową chciał zaskoczyć. Niemożliwe. Nie ma bramki. Niesamowite. Chyba nie tak sobie wyobrażali zakończenie tego stałego fragmentu gry rzutu rożnego. Zdążył w ostatniej chwili. Semir Stilić. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Pospieszył się z tym wyjściem. Spalony. Wiśniewski. Szansa! Ten strzał zupełnie mu nie wyszedł. Tak, daleko od bramki. Po tym jak piłka opuściła boisko, wznowi bramkarz. Ach, szkoda, strata. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Bogucki. Dobrze podał. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. Precyzyjne dogranie głową. O, udało mu się ładnie podać. Guerrero. Garbuła. Będą rzucali piłkę w okolicach pola karnego rywala. To może być niebezpieczne. Zdecydował się na strzał. Nie ma gola. Ten gest mówi wszystko. Piłka poza linią końcową i rzut rożny. Dobra główka. Nie ma gola. Jak to możliwe?
Jakiś zły sen dla tego piłkarza. Trzeba było to lepiej wykorzystać. Przeciwnicy przejęli. Dudka. Gargula. Guerrero. Podał ją. No strzela! Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. No błąd, strata. Dudka. Podanie w pole karne. Dośrodkowanie przejął obrońca. Piłka poza boiskiem, będzie rzut rożny. Tracą piłkę. Wiśniewski. Bunoza. Ma możliwość dośrodkowania. Ładne dogranie. Kapitalne podanie. Piękne podanie. Ach, szkoda. Akcja powstrzymana. Hajra Petian. Brocchi. Dobre podanie. Przejmuje na skrzydle. Sebastian Milan. Guerrero. Sprytnie teraz. Wiśniewski. Brawo, ładnie podał. Ładna akcja. I brawo, piękny wolej. Pierwsza połowa za nami. Na tablicy wyników remis. Pierwsza połowa kończy się remisem. Jestem ciekaw, jak sądzisz, czy w drugiej może być rozstrzygnięcie? Wydaje mi się, że teraz obydwa zespoły powinny zagrać odważniej. Pokazały, że są w stanie zaatakować. Był problem ze skutecznością. Ja liczę na bramki. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są... Oddaje strzał! Broni i grają dalej. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Ależ wolej! Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. Hajra Petian. Poźniak. Dobre rozegranie. Centra groźnie. Kto pierwszy przejmie tę piłkę? Udanie odbija bramkarz, ale wciąż piłka w grze. Oddał piłkę. Podanie. Taka gra obrony to gra na alibi. Przechwycili przeciwnicy. Borysiuk. Czy to wykorzysta? Ależ akcja. Dobra gra obronna. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć.
Ależ podanie jest okazja. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekał. Znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Cudownie dograł. Odebrał ładnie, no i mogą teraz zaatakować. Jest w polu karnym przeciwnika. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Trwa druga połowa spotkania. Remis. Trener dokonuje zmiany taktycznej, wprowadzając nowego gracza. Dobra okazja. Po uderzeniu w poprzeczkę. Zawodnik był na spalonym. Mamy zmianę, słusznie, jest remis w tym spotkaniu, jest druga połowa, może ten gracz odmieni losy tego spektaklu. Brocki. W ostatniej chwili przejęli. Aira Petian. Mila. Znakomicie! Przymierzył teraz z woleja. Nie ma bramki. Źle przyjął piłkę i strzelił za bardzo w bok. Wyraźna zmiana taktyczna. Mamy remis w drugiej połowie spotkania. Trener zdecydował się na wprowadzenie gracza ze świeżym zapasem sił. Brocki. Łukasz Darkuła. Guerrero. Ma tam miejsce na dośrodkowanie. No i piłka wyszła poza pole gry. No, może teraz. Nie złapał tej piłki, muszą uważać. No i przejęli w ostatniej chwili. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Bunoza. Łukasz Darkuła. Rzeczywiście dobre podanie. To może być decydująca akcja w tym meczu, spójrzmy. Doskonale. No, potężna bomba z woleja. Piłka w siatce. To chyba pieczętuje ich zwycięstwo. No, tego, że go pokonają, się nie spodziewałem. Ale z drugiej strony kiedyś trzeba ulec. Znakomite dośrodkowanie. Prosto do napastnika. Brawo. To pierwsze trafienie w tym spotkaniu, ale oba zespoły zasługiwały na bramki. Ofensywny futbol oglądamy. Mam nadzieję, że to jest początek i zobaczymy później więcej bramek. Mila. Dostrzegł partnera. Dośrodkowanie w pole karne. O, dośrodkowanie trafia do obrońcy. Ładne podanie. Ależ walka o piłkę. No, może być gorąco. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Sędzia właśnie zakończył ten mecz. Długo przyszło nam czekać na rozstrzygnięcie w tym spotkaniu, ale się doczekaliśmy. Tak, ale to jak w piosence. I to już koniec, możemy iść. Właściwie więcej o tym meczu nie powiem. Do usłyszenia, mówią Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.